Witam was tutaj, cześć, to Awizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Cities Skylines PlayStation 4. Dzisiaj, na co tu dużo mówić, wybraliście, że chcecie nowe miasto. Nie jestem do końca jeszcze przekonany do tego, w jakie dokładnie nowe miasto, więc przechodzimy do ankiety. A mianowicie głosujecie na jedną z map. Map jest ogólnie dosyć dużo, łącznie wszystkich, które już teraz są, bo są z Mass Transit, z Natural Disasters i Snowfall, no i zwykłe jeszcze też trochę doszło, więc wszystkie po kolei sobie teraz przejdziemy i głosujecie wpisując numer... wciskając w ankiecie napis, na przykład Zatoka Klifów, to jest jako pierwszy. Dobrze, ale już bez względnego naciągania nagrywam szybciej, bo jak może zauważyliście, odcinki się pojawiają w coraz dziwniejszych porach, ponieważ na przykład ostatni odcinek wrzucał się niecałe 21 godzin, więc idziemy. Dobrze, pierwszy mamy, tak jak już mówiłem, Zatoka Klifów. I od razu jeszcze tylko powiem na samym początku, nazwę miasta, jak chcecie wymyślić dla naszego nowego miasta, możecie już pisać teraz w komentarzach. Dobrze, Zatoka Klifów. Zasoby naturalne w miarę w normie. Jest to podstawka europejska i jest trochę wody, bo widzimy, że 53% to jest tylko powierzchnia odpowiednia dla zabudowy. Ale są wszystkie połączenia zewnętrzne, więc jak dla mnie bomba. Dalej. Chwila, bo przeskoczyłem mnie tu, gdzie miałem przejść. Zatoka Klifów, dalej, Mgliste Wzgórza. Mgliste Wzgórza. Mamy też surowce ogólnie dosyć dobrze. To jest mapa na większe mapy, na większą w sensie... na większe miasto, bo jest 74%. Jest europejski, więc parę nowych budynków by tutaj było widać. Z Art Deco i takich tego typów. I jest mniej wody. Ale sądzę, że z wodą nie będzie problemu, bo i tak są przecież kanały, jakby coś byśmy chcieli doprawić. Surowce są całkiem fajnie. Dalej. Wielka Rzeka. Okej. To kojarzę... Dobra, mniejsza z tym. Tutaj... Da, ten sobie przeskoczmy, bo tutaj nie ma ropy. Kolejny. O, to jest jakiś nowy z Mass Transit. I podoba mi się od samego początku, bo... Siedem Jezior to się nazywa. Powierzchnia odpowiednia dla zabudowy to 81%, a jednak wody jest cały czas dużo. Wszystkie są połączenia zewnętrzne, wszystkie. I są zasoby naturalne takie jak ropa, znaczy są wszystkie zasoby naturalne, najwięcej jest lasów. I to jest jeden z tych scenariuszy, który naprawdę bardzo fajnie by się przydał. No właśnie do Mass Transit, do tych nowości, komunikacji, gór. Tu chyba z tego co pamiętam to jest nawet to wszystko. Dobra, to jest 7 jezior. Królewskie Wzgórza. To jest, no to tu dużo mówi, tu są wzgórze, czyli coś takiego jak mamy u nas na Mazowszu, na Warszawie i rejony, czyli zbyt dużo się nie dzieje, jakieś może lekkie górki, ale tak poza tym to mamy wszystkie surowce, połączenia zewnętrzne, 72% powierzchnia odpowiednia dla zabudowy, czyli całkiem. Z tym, że kolejne miasto, jakie będę chciał budować, to chcę, żeby było miasto właśnie jakieś takie bardziej ładne, fajnie wyglądało i bardziej w tym stylu niż żeby jakieś wielkie dobić. Ale z tym to jeszcze się dogadamy w przyszłości. Dobra, dalej. To były Królewskie Wzgórza, teraz jest Jałowe Równiny. I tak, Jałowe Równiny mają też dużą powierzchnię, bo aż 79% pod zabudowę, z tym, że powierzchnię można sobie powiększyć dzięki edytorowi powierzchni. Połączenia zewnętrzne wszystkie, wody jest trochę mniej i też zdjęcie jakieś nie jest takie porywające. Może jakoś tutaj, może nas zaskoczy, może zaskoczyłby to. To jest Mass Transit, bo mamy ten tutaj symbol Mass Transitu. Kolejny. Szczyty Pruskie. I to jest akurat scenariusz, który będę... Sądzę, że byłby ciekawy, ale nie jestem przekonany, czy na jakąś taką długą serię. Bo to są góry. A my... Ogólnie może byłoby fajne nawet na taką długą serię, bo to byłoby pewnego rodzaju wyzwanie, z tym, że moglibyśmy je przetrwać. Bo jest tutaj, są góry, czyli byśmy wykorzystywali nasze statki, w sensie nie statki, a dobrze wiecie o co tutaj chodzi. Promy. No. Promy, kolej linową i tego typu. Surowce są wszystkie. Powierzchnia jest 52%, bo są duże góry. Jedyne co mi się tutaj nie podoba to to, że nie można podłączyć statków. Ale jakoś to przeżyję ze względu na to, że to są góry i fajnie byłoby to zagrać. Dobrze, kolejny. Archipelag, no to ten to jest trudny i my go sobie odrzucimy sam, bo nie ma pociągów, połączeń pociągowych i jest mało surowców, więc fajne, ale nie. Kolejne niestety do odrzucenia, bo nie ma pociągów. Dobra, Wielkie Równiny. Są wszystkie połączenia. Nie jestem przekonany, tak, ja chyba grałem już ten scenariusz, znaczy tę mapę, ale całkiem fajnie mi się gra. Zresztą widzieliście już go chyba nieraz. Zasoby naturalne w miarę na poziomie, 74% dla powierzchni odpowiednia. Dorzecze. Musimy uważać, bo jeden z tych scenariuszy to jest ten, który już graliśmy ostatnio chyba. Ale dobra, zasoby naturalne w miarę jest powierzchnia 76% i są wszystkie połączenia zewnętrzne. To są na motywy podstawy borealne. Jakkolwiek, o chwila, przeskoczyłem. Czarnolesie. To może być... Wygląda apatycznie, jest jakaś wysepka. Są wszystkie surowce, są wszystkie połączenia zewnętrzne, jest trochę wody. Powierzchnia nie jest może jakoś strasznie duża, ale tutaj nie o to akurat chodzi. Dalej. Wyspy. A, to ja w ten grałem. I ten scenariusz, tą mapę proponuję wam odrzucić, ale to wy wybieracie, ponieważ tutaj jest trochę, jakby to powiedzieć, trudno, żeby postawić statki i porty, bo jest poziom wody niski, a wszystkie wyspy są wysoko osadzone, bo to jest mapa z samego początku gry. Powierzchnia odpowiednia podzabudowa to jest 60%, także trochę trzeba byłoby robić sztucznych wysp, ale są wszystkie połączenia zewnętrzne i ogólnie bardzo fajnie. No i wszystkie zasoby naturalne. Cieniste plaże. Okej. Wygląda też ciekawie, są wszystkie połączenia i jest mało, widzimy od razu na samym początku, powierzchni pod zabudowę. No dobra, są wszystkie zasoby naturalne. Dalej. Dwie rzeki. Jakimś jeziorkiem, no to też może być całkiem przyjemne. Nie ma też znowu statków, ale już trudno. Woda 78% pod zabudowę. No i to ogólnie chyba tyle. Piaszczysta plaża. Ciekawe. Nie wiem czy my... Nie, my w to chyba teraz nie gramy. Co tu dużo mówić. Jest wszystko, co byłoby fajne, są połączenia zewnętrzne, są wszystkie zasoby naturalne i jest trochę miejsca pod zabudowę. Diamentowe Wybrzeże, to też może być ciekawe, 69%, mapa podstawowa tropikalny i są wszystkie surowce. Laguna, to tak samo mniej więcej, tylko że tu jest mało dosyć powierzchni pod zabudowę, ale to tam. I zimowe Snowfalla sobie pomijamy, bo ze względów oczywistych nie będziemy teraz grać w zimę. W zimę będziemy grać, jak będzie zima. Dobrze, tak. I Zatoka Klifów to chyba już mieliśmy i widzieliśmy chwilę. Tak? Tak. Dobrze, no to ogólnie byłoby wszystkie te scenariusze. Dobrze, ja teraz szybko jeszcze przelecę przez wszystkie. Kurczę, trochę i dużo jest, tak tylko powiem w skrócie. Zatoka Klifów, Mgliste Wzgórze, Wielka Rzeka, Siedem Jezior, Królewskie Wzgórza, Jałowe Równiny, Szczyty Pruskie, tego nie, Wielkie Równiny, Dorzecze, Czarnolesie, Wyspy, Cieniste Plaże, Dwie Rzeki, Piaszczysta Plaża, Diamentowe Wybrzeże, Laguna. I to tyle. Dobrze. Głosujcie w ankiecie, bo od tego zależy jaką mapę wybierzemy. I jeśli chodzi o naszą serię podstawową, to będą jeszcze dwa odcinki. Odcinek, w którym się przygotujemy do zniszczenia i odcinek, w którym będzie kompletna rozwałka naszego miasta. W odcinku, w którym się przygotujemy, pewnie będziemy jeszcze trochę komunikacji wprowadzać nasze miasto z tych nowych. Może jakieś sterowcy, czy jakąś kolej jednoszynową. No kto wie, co zobaczymy. Także to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!